Pierzga pszczele jest to mieszanina pyłku, śliny i miodu. W komórkach po ubiciu przez pszczoły następuje fermentacja. Fermentuje kwas mlekowy, który działa jak konserwant, zabezpieczając tą pierzgę przed rozwojem bakterii i grzybów. Pierzgę pszczelą możemy pozyskać z ramek na dwa sposoby. Pierwszy, sposób ręczny, drewnianymi pobijakami. Możemy wydobywać z tej rameczki pierzgę ręcznie. Ewentualnie bardziej ekonomicznym sposobem jest wykorzystanie mechanicznego umyjnika z separatorem, który pozwala nam na bardzo szybkie wydobywanie tej pierzgi z rameczek. Przede wszystkim, jeśli mówimy o ramce, o pierzce, musimy tą pierwszą ramkę wymrozić. Wymrozić dlaczego? Żeby pod wpływem tutaj uderzeń specjalnego pobijaka zamontowanego w tym młynku płaszczyzna, wosk bardzo łatwo się kruszył. Pierzga jest na tyle elastyczna, że ona się nie rozsypie i będziemy mogli ją spokojnie przesiać. Tak wyglądają wcześniej przygotowane plastry, które zostały wycięte z ramki. Po włączeniu urządzenia możemy przystąpić do pracy. Po zakończonym procesie odzyskiwania pierzgi musimy urządzenie wyczyścić. Na samym początku musimy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej dla swojego bezpieczeństwa. W drugim kroku musimy odjąć kratę, która pozwala nam na separowanie naszej pierzgi z urządzenia. Kratę wyjmujemy, odstawiamy. Drugim elementem, który musimy wyczyścić, jest sam młynek do pierzgi. Przede wszystkim na początku musimy zdemontować górną pokrywę osłaniającą tarczę rozbijającą wosk. Zdejmujemy dwie klamry, zdejmujemy pałąk i możemy odjąć całą górną osłonę w całości. Osłonę odstawiamy. W tym momencie możemy wyczyścić tutaj talerz, na którym nasz wosk został. W tylnej szufladzie, gdy ją zdemontujemy, znajdziemy wszelkie zanieczyszczenia, przede wszystkim wosk i resztki rameczek, które zostały użyte do odzyskania naszej pierzgi. Następnym krokiem po zdemontowaniu górnej pokrywy talerza jest demontaż samego talerza. Następnym elementem, który możemy zdemontować, jest dolna pokrywa talerza, którą odejmujemy po zdemontowaniu wcześniejszych części.